Powinna go obudzić. Alek miał mnóstwo pracy, ale będzie w lepszej formie, gdy się zdrzemnie. Daisy usiadła naprzeciwko, opierając stopy na maleńkim podnóżku wyhaftowanym przez jej prababcię. Wiedziała, że po ślubie niewiele się zmieni. Nigdy nie będzie wiedziała, kiedy wróci do domu i zazwyczaj będzie zbyt zmęczony na towarzyskie pogawędki. Czasami będzie wtajemniczał w swoje sprawy, a czasami nie. Jeśli wplącze się w kolejną historię, co było jednak mało prawdopodobne, niezależnie od tego, co mieli z Tomem do powiedzenia o jej skłonnościach, będzie wściekły, bez względu na los. Belinda i pani Fletcher będą nadal zajmowały jego czas i uwagę. Daisy nie miała zamiaru niczego zmieniać, przynajmniej gdy chodziło o Belindę, przyznała. Nie planowała też pozbywać się pani Fletcher. Matka Aleka nie akceptowała jej pracy ani jej szlacheckiego pochodzenia, ale obecność teściowej pozwoli jej nadal pracować. Alek nie miał zamiaru jej powstrzymywać. To był jeden z powodów, dla którego kochała. Niewielu mężczyzn uznawało prawo kobiet do własnej kariery. Spoglądała na śpiącego mężczyznę, przypominając sobie ich pierwsze spotkanie. Od pierwszej chwili zaimponował jej siłą i determinacją, choć wciąż była zdumiona, że policjant okazał się takim dżentelmenem. Od początku zauroczyły ją jego ciemne włosy, które sterczały mu na skroniach, i uśmiech ocieplający szare oczy. Nie przeraziły jej jego ciemne, krzaczaste brwi, sceptycznie uniesione do góry lub gniewnie opuszczone. Przynajmniej nie na długo. Dzięki niemu świeża wciąż rana po śmierci Michaela, który zginął na wojnie rozerwany przez minę wraz ze swoim oddziałem ratunkowym V, powoli się zabliźniała. Daisy na zawsze zachowa w sercu wspomnienie swojej pierwszej miłości, ale teraz chciała wyjść z Aleka i to szybko. I tu tkwił problem, pomyślała. Jakim cudem mieli pokonać podwójną przeszkodę w postaci jej matki i Scotland Yardu? Alek ziewnął i wygodnie się ułożył, ale po chwili wyprostował się i otworzył oczy. Rany boskie, zasnąłem. Tylko na parę minut. Miałam nadzieję, że sen dobrze ci zrobi, ale trudno to nazwać drzemką. Chyba i tak pomogło. Usiadł prosto. Twoje notatki? Podała mu je. Pierwsza część jest o tym, o co pytałeś. W drugiej chciałam jedynie uporządkować myśli. Na szczęście przeczytał całość, zanim wrócił do początku i powiedział. A więc wielki książę faktycznie zwrócił uwagę Grange'a na Rubin. Zgadzam się, że raczej nie zrobiłby tego, gdyby sam dokonał podmiany. Nie wierzę, że po tym wszystkim przychodziłby do muzeum, a co dopiero robił tyle zamieszania wokół tego przeklętego kamienia. Nie sądzę też, by ukradł pozostałe kamienie, niezależnie od tego, co sierżant Jameson ma do powiedzenia na temat zmyłek i sprytnych cudzoziemców. A co z Grange'em? Nie musiał przecież zwracać uwagi na to, co mówił Rudolf Maksymilian, a tym bardziej nalegać na sprawdzenie pozostałej kolekcji. Obaj są na dole mojej listy, chociaż Grange mógł bez problemu zorganizować kradzież, podobnie jak Randall. Wielki Książę wciąż znajduje się na szczycie listy podejrzanych o morderstwo. O ile morderstwo i kradzież nie są powiązane? Alek, krzyknęła Daisy, doznając nagłego olśnienia. A nie przyszło ci do głowy, że człowiekiem, któremu najłatwiej było ukraść kamienie, był sam Pettigrew? Owszem, pomyślałem o tym, przyznał z kwaśną miną Alek. To by dopiero skomplikowało sprawę. Nie mam czasu, by teraz o tym myśleć. Muszą już lecieć skarbie. Podniósł się i wymachując kartkami, powiedział. Mogę je wziąć. Tak, mam dość czytelną kopię. To może przepisałabyś na maszynie te pierwsze akapity. Same fakty, żadnych spekulacji. Podpiszesz, dopiszesz datę i będzie oficjalne zeznanie. Złożył obydwie kartki, wsunął je do kieszeni marynarki. Tak przy okazji, nie pomyślałem o tym, że ostatnie słowa Pettigrew mogły odnosić się do kradzieży kamienia lub że zostały źle zrozumiane przez potencjalnego złodzieja. To by wszystko ze sobą powiązało i niezmiernie ucieszyło nadinspektora. Naprawdę, kochanie? Daisy zarzuciła mu ręce na szyję, pocałowała go. Kiedy kilka minut później niechętnie wypuścił ją z ramion, powiedziała. Strasznie się cieszę, że moje przemyślenia okazały się pomocne. Opowiesz nadinspektorowi Crane'owi, że to był mój pomysł? Z pewnością uznamy twój wkład. Ale Daisy, nie traktuj tego jako zachętę, byś się dalej wtrącała. Skończyłaś już muzeum, prawda? Zapytał z nadzieją w głosie. Ależ skąd? Udało mi się dzisiaj dowiedzieć czegoś o mineralogii, pomimo całego zamieszania, ale potrzebuję więcej informacji. Nawet nie tknęłam jeszcze entomologii i właśnie zaczęłam wgryzać się w temat geologii, kiedy wokół mnie zaczęły rozpadać się skamieniałości. Na Boga, myślałam, że skończyłaś przynajmniej z geologią. Cóż, skoro musisz tam wrócić, nic na to nie poradzę. Ale na miłość boską, ogranicz swoje pytania do spraw czysto naukowych.
Pamiętaj, że tam wciąż grasuje morderca. Będę o tym pamiętać, przyrzekła Daisy. Na twoim miejscu, gdybym nie musiał przychodzić tam jutro, zaczekałbym dzień lub dwa. Będziemy przeszukiwać cały budynek, od dachu aż po piwnicę, więc na razie będzie tam panował spory chaos. Myślisz, że klejnoty mogą wciąż tam być? Zapytała zdumionym głosem. Alek wzruszył ramionami. Kto wie, może zniknęły parę miesięcy temu, ale musimy to sprawdzić. Istnieje też szansa, że znajdziemy przedmiot, z którego Pettigrew zrobił drzewiec dla swojej włóczni czy sztyletu. Musimy poszukać, chociaż w tym labiryncie to może być bardzo trudne. No ale przecież nie musicie szukać wszędzie, prawda, kochanie? To znaczy w większości miejsc istniałoby ryzyko, że ktoś inny poza złodziejem mógłby się przez przypadek napchnąć na kamienie. Tak. Alek spojrzał na nią wyraźnie spieszony. Oczywiście, oczywiście, że tak. Muszą być bardziej zmęczony niż myślałem, skoro sam na to nie wpadłem. Na tyle zmęczony, by warczyć na moich ludzi i żaden z nich nie zwrócił mi na to uwagi. Ale i tak mam mnóstwo roboty. Naprawdę muszę iść, kochanie. Zadzwonię, kiedy będę mógł. Daisy odprowadziła go do drzwi. Słońce schowało się już za domy naprzeciwko, pogrążając Mulberry Place w cieniu. W powietrzu czuło się wyraźny chłód, bardziej jesienny niż letni. Trzęsąc się, Daisy zamknęła drzwi i poszła na górę po sweter, zanim wróciła do pracy. Teraz, kiedy Alek już poszedł, przyszło jej do głowy mnóstwo pytań. Szkoda, że nie zdążyła ich zadać, kiedy był w towarzyskim nastroju. Albo zbyt zmęczony, by stawiać opór. Na przykład, kim byli jego podejrzani? Jeśli chodziło o morderstwo, wszystko wskazywało na któregoś z czterech kuratorów. Mamerego, Rattlestone'a, Steedmana i Vita. Plus Finch Browna i Wielkiego Księcia. Daisy zapisała ich nazwiska. Kradzież była bardziej skomplikowana. Nie wiedząc, kiedy do niej doszło, nie można było nikogo wyeliminować z powodu braku okazji. Pettigrew, Grange i Randall mieli najwięcej możliwości, zakładając, że morderstwo i kradzież nie były powiązane. Jeśli były, kuratorzy mieli więcej okazji niż Finch Brown i Wielki Książę. Daisy była gotowa wykluczyć Rudolfa Maksymiliana z kradzieży, nie z morderstwa. Ale słowa sierżanta Jamesona mówiące o kluczach uniwersalnych i ukrywaniu się w muzeum po zamknięciu mogły równie dobrze odnosić się do Finch Browna, jak i do każdego złodzieja kamieni szlachetnych w królestwie, notorycznego czy jednorazowego, zakładając, że morderstwo było oddzielną sprawą. Daisy czuła, że mózg jej się lasuje. Nic dziwnego, że Alek był tak wyczerpany. Jeśli miała do czegokolwiek dojść, musiała się skupić na dwóch powiązanych ze sobą przestępstwach, a inne możliwości zostawić policji. Oczywiście powinna zostawić im całą sprawę i zająć się artykułem, czemu z pewnością przyklasnąłby Alek. Ale trudno jej było wymyślać interesujące pytania na temat owadów, kiedy na rozwiązanie czekała podwójna zagadka. Żałowała, że nie zapytała Aleka, co myślał o sposobie kradzieży. To nie było proste włamanie. W jaki sposób złodziejowi udało się podmienić fałszywe kamienie, które wyglądały na tyle prawdziwie, by zwieść przypadkowe spojrzenia osób dobrze się na nich znających? Dobrej jakości biżuteria ze Strasu, choć warta dużo mniej niż oryginalne kamienie, wcale nie była tania. Matka Daisy groziła kiedyś, że każe skopiować swoją biżuterię, kiedy została skazana na wygnanie do uroczej georgiańskiej rezydencji z 5 sypialniami, nie licząc kwater dla służby, i wspaniałym ogrodem. Dowiedziawszy się, jakie będą koszty, hrabina postanowiła się wycofać. Złodziej musiał zapłacić za fałszywe kamienie. Jeśli nie zdążył ich jeszcze sprzedać, Alek powinien raczej szukać kogoś, kto nagle był dużo biedniejszy, a nie bogatszy. Wielki książę. Alek musiał również odnaleźć jubilera, który skopiował klejnoty, a nie tylko potencjalnych nabywców. Daisy zastanawiała się, czy zdawał sobie z tego sprawę. Może powinna coś na ten temat powiedzieć? Policja z pewnością nie pominie czegoś aż tak oczywistego. Mniej oczywiste było to, jakim cudem udało się złodziejowi dokonać podmiany. To z pewnością wymagało więcej niż jednej wizyty w muzeum, a nawet wtedy nie było łatwe. Trudniejsze dla Finch Browna i Wielkiego Księcia niż dla czwórki kuratorów, którzy przynajmniej mieli powody, by zostać w muzeum po godzinach. O, Rety, znowu wróciła do punktu wyjścia. Poczuła ulgę, gdy usłyszała w holu dzwonek telefonu. Podała swój numer. Ciocia Daisy? Belindo, witaj, kochanie. Ciociu Daisy, czy jest tam tatuś? Belinda wydawała się na krawędzi łez. Tylko awaryjna sytuacja mogła sprawić, by to dobrze wychowane dziecko zadzwoniło szukając ojca, pomyślała zaniepokojona Daisy. Nie, kochanie, wyszedł kwadrans temu. Co się stało? Mogę jakoś pomóc? Och, ciociu Daisy. Daisy usłyszała szloch, a potem potoczyła się historia.
Chodzi o Nanę. Pogryzła kapcie babci i babcia jest strasznie zła i mówi, że Nana musi odejść. O rany. Wiem, że to nie jest jeszcze twój dom i nie jesteś jeszcze moją mamą, ale proszę, mogłabyś porozmawiać z babcią i powiedzieć jej, że Nana nie chciała być niegrzeczna. Daisy zadrżała przed perspektywą przekonywania rozgniewanej kobiety, która jej nie akceptowała, że szczeniakowi należy wybaczyć zniszczenie kapcia, ponieważ nie zrobił tego celowo. Na dodatek przez telefon. Kochanie, lepiej do was przyjadę. Wsiądę w autobus i zaraz tam będę. Trzymaj się, jestem pewna, że babcia nie wyrzuci Nany, nie porozmawiawszy o tym z twoim ojcem. Za minutę tam będę. Minuta była zbyt optymistyczną prognozą. Czując, że czas ją goni, Daisy popędziła na Fulham Road i wkrótce złapała autobus numer 74. Była akurat godzina szczytu, ale najpierw jechała w kierunku centrum, więc najgorszy korek był w drugą stronę. Pierwszą przeszkodą był Hyde Park Corner. W końcu autobus wydostał się z korka i potoczył wzdłuż Park Lane, by utknąć na Marble Arch. Skręt w prawo w Oxford Street zajął całą wieczność. Od tej chwili były już tylko miejsca stojące, wzdłuż Baker Street i Park Road, aż w końcu Daisy z wdzięcznością wysiadła tuż za St. John's Church. Autobus potoczył się w stronę Camden Town. Daisy zostawiła za sobą zatłoczoną Prince Albert Road i zanurzyła się w spokojne uliczki St. John's Wood. Gardenia Grove była ślepą uliczką z wczesnowiktoriańskimi domami dwurodzinnymi. Każdy z budynków z łatwością zmieściłby się w jednym skrzydle rodzinnego domu Daisy, a ogrody umieszczone w rogu parku Fake Races pozostałyby niezauważone. Z drugiej strony w porównaniu z maleńkim mieszkaniem w Chelsea były bardzo przestronne. Dla Daisy dom Fletcherów raz wydawał się przestronny, a innym razem ciasny. Zawsze było w nim czysto i schludnie, aż za bardzo, przynajmniej do momentu pojawienia się w tym spokojnym domostwie Nany. Pani Fletcher obwiniała Daisy za pojawienie się psa. I miała rację. Ale Daisy wcale nie czuła się winna. Przywiązanie Belindy do Nany całkowicie to wykluczało. Ale rozumiała, że jej przyszła teściowa zasługiwała na odrobinę współczucia z powodu nieuniknionych trudności. Idąc wzdłuż ogrodowej ścieżki obok srebrzystej brzozy i rabatek z astrami, smagliczkami, postanowiła zacząć od wyrażenia współczucia dla pani Fletcher. Belinda i tak wiedziała, że Daisy była po jej stronie. Drzwi otworzyła Belinda. Miała zaczerwienione oczy. Daisy uścisnęła ją, mówiąc: gdzie winowajca? Babcia kazała ją przywiązać w ogrodzie. Jest strasznie smutna. Pewnie wie, że popadła w niełaskę, choć nie wie dlaczego. Chodźmy, zobaczymy, co uda mi się zrobić. Wisząc na ramieniu Daisy, Belinda zaprowadziła ją do salonu skierowanego na południe i wychodzącego na ogród. Pokój był bardzo przyjemny, co niewątpliwie było zasługą pierwszej żony Aleka, domyślała się Daisy. Meble były dość ciężkie, wiktoriańskie, ale fotele i sofa były obite wesołymi wzorkami. Ściany, niegdyś pokryte ponurą tapetą, były pomalowane na biało. Jeśli nad kominkiem kiedykolwiek wisiały jelenie na rykowisku, zostały zastąpione kolorowym widokiem Montmartre. Pani Fletcher, koścista kobieta około 60, o zaciętym wyrazie twarzy, robiła na drutach, siedząc przy kominku, za którego lśniącą, mosiężną tacą kryło się puste palenisko. Jej włosy, ukryte pod siateczką z frędzelkami w stylu preferowanym przez królową matkę, były w kolorze siwego blondu, co sugerowało rudy odcień w młodości. Chuda, rudowłosa Belinda mogła wyrosnąć na kopię swojej babci. Daisy była jednak zdeterminowana, by dziewczynka nie odziedziczyła po starszej kobiecie sztywnego, krępującego nastawienia do życia. – Dzień dobry, pani Fletcher – powiedziała. – Przykro mi, że Nana sprawia kłopoty. – To miło, że pani przyszła – warknęła pani Fletcher, choć jej ton jasno sugerował, że chciała raczej powiedzieć – wtrąca się. – Ale pies musi odejść. Całkowicie zniszczył zupełnie dobry kapeć. – To wprost okropne. Pani Fletcher, wyraźnie zbita z tropu współczuciem Daisy, powiedziała: – i nie chodzi o sam kapeć. Zawsze można kupić drugą parę, ale o to, że następnym razem może pogryźć coś bardziej wartościowego. Tak, oczywiście. Szczenięta mogą trochę psocić, szczególnie kiedy ząbkują. Zupełnie jak niemowlęta. Alek pewnie wszystko gryzł, kiedy wychodziły mu zęby. Ja też, wtrąciła z zapałem Belinda. Tatoś mówił, że gryzła mu palce. Ale ani ty, ani twój ojciec niczego nie niszczyliście, zauważyła pani Fletcher, sznurując ciasno usta. I nie zostawialiście włosów na dywanie? Nie, przyznała Daisy. I nie ma powodu, by pozwalać na to Nanie. Nie powinna przebywać w pomieszczeniach, gdzie znajdują się rzeczy, które mogłaby zniszczyć Belle. Kiedy nie ma z nią nikogo, powinna się zamykać w kuchni albo w komórce. Powinnaś dopilnować, by miała jakieś patyki lub twarde sucharki do rzucia. Choć będzie gryzła głównie wtedy, kiedy będzie się nudzić i kiedy nie zapewnisz jej dość ruchu. Bawiłaś się z nią dzisiaj i wyprowadziłaś na spacer?
Nie, ciociu Daisy, przyznała Belinda, spuszczając głowę. Zagryzła wargę. Po podwieczorku poszłam pobawić się z Anet, a ona boi się psów. Jeśli chcesz zatrzymać Nanę, musisz być za nią odpowiedzialna. Wiem, strasznie przepraszam, babciu. Odłożę kieszonkowe, kupię ci nowe babcie i na pewno będę wychodziła z Naną po szkole każdego dnia i będę się z nią dużo bawić i zamykać ją w bezpiecznym miejscu i częściej ją czesać, więc proszę, proszę, może zostać? Prędzej czy później zapomnisz, powiedziała pani Fletcher, albo pies się wydostanie. Bardzo prawdopodobne, pomyślała Daisy, ale powiedziała. Nie będzie tak zawsze. Szczeniaki wyrastają z gryzienia, trzeba tylko trochę cierpliwości. Pies Dereka dzwoneczek niczego nie gryzie, Belinda skwapliwie poinformowała babcią. Kiedy nie wychodzi na spacer, się nie bawi, zazwyczaj śpi, prawda, ciociu Daisy? Proszę, mogę zatrzymać Nanę? Pani Fletcher westchnęła. Zobaczymy, co powie twój ojciec, kiedy wróci do domu. Ponieważ Belinda doskonale wiedziała, co powie jej ojciec, uznała, że babcia z niechęcią się poddała i uśmiechnęła się od ucha do ucha. Bardzo dziękuję, babciu, powiedziała i dała jej soczystego całusa w policzek. Potem podbiegła do Daisy, uścisnęła ją szepcząc. A tobie, ciociu Daisy, jeszcze bardziej dziękuję za to, że przybyłaś mi na ratunek. W tym momencie zjawiła się kucharka Fletcherów, oznajmiając, że kolacja gotowa. Daisy wiedziała, że kiedy Aleka nie było w domu, jego matka i córka jadały wcześniej. Muszą już lecieć, powiedziała sięgając po torebkę. Jeśli nie ma pani innych planów, może pani do nas dołączy, zaproponowała pani Fletcher i choć jej ton trudno było nazwać zachęcającym, przynajmniej nie był wrogi. Jakkolwiek było, Daisy pomogła jej wybrnąć z trudnej sytuacji. Pewnie nie zdawała sobie sprawy, jak nieszczęśliwa będzie jej wnuczka. Daisy zakładała, że babcia na swój sposób kochała Belindę. Tak, ciociu Daisy, proszę zostań, krzyknęła z entuzjazmem Belinda. Dziękuję, będzie mi bardzo miło. Belindo, idź umyć ręce i twarz, a Dobson tymczasem przygotuje dodatkowe nakrycie. Ale pies ma zostać na zewnątrz, dopóki nie zjemy, zakomenderowała pani Fletcher. Niezależnie od własnych oczekiwań dotyczących zachowania dziecka przy stole w obecności starszych, pani Fletcher zachęcała Belindę do rozmowy nad zupą Windsor, chcąc pewnie stworzyć strefę buforową. Bell paplała o Dereku i dzwoneczku, po czym przeszła do niezrozumiałej pasji Dereka do dinozaurów. Najbardziej podoba mu się ten z wielkimi zębami, powiedziała. Megalozaur, powiedziała Daisy. Zgadza się. Ciekawe, jak by to było, gdybyśmy mieli w domu maleńkiego megalozaura zamiast szczeniaka, zachichotała Belinda, po czym zerknęła na babcię i stłumiła śmiech. Według mnie jego zęby były okropne. Dobrze, że pozostałe dinozaury były tak duże, że nie można im było zaglądać do zębów. Prawda, ciociu Daisy? Są gigantyczne, babciu, a niektóre większe od budynków. Ciekawa jestem, kto ściera z nich kurze, powiedziała pani Fletcher. Gigantyczna strata czasu i pieniędzy, takie jest moje zdanie. Tym samym zdecydowanie poparła stanowisko zmarłego doktora Pettigrew, po czym zmieniła temat, wracając do siostrzeńca Daisy. Muszę przyznać, że Derek jest grzecznym dzieckiem, choć trochę hałaśliwym. No ale w końcu chłopcy to chłopcy, dodała tolerancyjnie. A dziewczynki powinny zachowywać się jak damy, dokończyła znienawidzoną maksymę Daisy, ulubione powiedzenie jej matki. Słowo honoru, jeśli pani Fletcher i wicehrabina będą miały okazję bliżej się poznać, będą się rozumiały bez słów. Podczas gdy Daisy była dla odmiany zajęta wtrącaniem się w jego życie domowe, a nie w pracę, Alec nadzorował akcję przeszukiwania pracowników muzeum przed wyjściem do domu. Na szczęście większość stanowili mężczyźni, których umundurowani policjanci pod czujnym okiem Tringa lub detektywów Pipera i Rossa mogli przeszukać, a nawet poprosić o zdjęcie marynarki. Ale była też kobieta z damskiej toalety i dziewczyna z centrali telefonicznej, jak również dwie sprzedawczynie. Nie wnikał w to, co sprzedawały. I cztery artystki na zleceniu szkicujące lub malujące obrazy botaniczne i entomologiczne. Alek nie zaliczał ich do grona podejrzanych o kradzież, ale złodziej mógł nakłonić którąś z kobiet do wyniesienia łupów z muzeum. By je przeszukać, Alek poprosił którąś z nowych policjantek. Zamiast tego przysłali mu jedną z policyjnych strażniczek. Kobiety te bardziej przypominały strażniczki więzienne niż policjantki. Zajmowały się aresztowanymi kobietami, często pijanymi i awanturującymi się i rzadko miały do czynienia z niewinnymi osobami. W rezultacie były to zazwyczaj potężne sekutnice uprzedzone do kobiet, z którymi miały do czynienia w pracy, z góry zakładając, że to kryminalistki i tak je traktując. Tom Tring, który nie obawiał się nikogo, kto nosił spodnie, twierdził, że przeraźliwie boi się policyjnych strażniczek. Pani Morble, przesłana przez komendę z Chelsea, nie była pod tym względem żadnym wyjątkiem.
Wysoka i potężna, z czerwoną twarzą i bladymi oczami, miała ostry głos i krowiasty wyraz twarzy. Byki, przypomniał sobie Alek, są uparte i agresywne, do tego niezbyt bystre. Potrzebował kobiety, która była zwyczajnym funkcjonariuszem, przyzwyczajonej do częstych kontaktów z przestrzegającymi prawa obywatelami, ale nie mógł pozwolić sobie na to, by czekać. Wyjaśnił pani Marble, czego od niego oczekiwał. Nie sądzę, by którakolwiek z tych kobiet była zaangażowana w sprawę, podkreślił. Zawsze znajdzie się jakieś zepsute jabłko, powiedziała pani Marble. Owszem, gdzieś w muzeum, ale wątpię, by była to któraś z kobiet. Kobiety potrafią być bardziej przebiegłe niż mężczyźni, stwierdziła pani Marble. Możliwe, choć to raczej mało prawdopodobne, by którakolwiek z nich zamordowała doktora Pettigrew. Teraz zajmujemy się kradzieżą kamienia. Przechytrzyć oszusta można tylko jego własną broń, powiedziała tajemniczo pani Marble. Chodzi nam raczej o to, by złapać złodzieja, który może okazać się mordercą, albo przynajmniej doprowadzi nas do niego. Można przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić, by się napił, powiedziała pani Marble, po czym wyjaśniła. Jeśli pan chce znać moje zdanie, popieram coś, co Jankesi nazwali krzyżowym ogniem pytań. Alek powstrzymał dreszcz i przypomniał jej surowym tonem. Jednak w Wielkiej Brytanii te metody są zabronione. Co więcej, te kobiety nie są o nic konkretnego podejrzane. Należy je dla pewności przeszukać i traktować z należytą uprzejmością. Zrozumiano? Tak jest. Głową muru nie przebijesz. No, ale może być pan pewien, że jeśli któraś z niej będzie miała przy sobie choćby koralik z gagatem, znajdę go. I niech diabeł ma je w swojej opiece, powiedziała pani Marble. Nie skradziono żadnego gagatu. Oto lista. Alek, pełen złych przeczuć, powtórzył swoje instrukcje i pozwolił kobiecie dopaść swojej ofiary. Ale albo żadna z nieszczęsnych kobiet nie czuła się urażona sposobem, w jaki strażniczka rozumiała słowo uprzejmość, albo nie miała odwagi złożyć skargi. Kobieta wyraźnie rozczarowana obwieściła Alekowi. Wszystkie czyste. Przynajmniej na tyle, na ile widziałam, nie każąc im się rozbierać, a tego pan nie kazał robić, dodała z wyrzutem pani Marble. Odetchnąwszy z ulgą, że jednak nie próbowała, Alek podziękował jej i z wdzięcznością odprawił. Przeszukanie mężczyzn okazało się równie bezowocne. Alek nie spodziewał się wprawdzie, że złodziej będzie próbował opuścić muzeum obstawione przez policję z łupem w ręku, ale trzeba było to sprawdzić. Choć budynek nie został jeszcze zrewidowany, istniała możliwość, że klejnoty już dawno przepadły i zostały sprzedane albo schowane u kogoś w domu. Alek wystąpił o nakaz rewizji w domach głównych podejrzanych. Jedynym sposobem, by ograniczyć ich liczbę do sensownych proporcji, było założenie, że złodziej i morderca był jedną i tą samą osobą, co na szczęście zgadzało się z teorią nadinspektora Crane'a. Poza tym, jak słusznie zauważyła w swoich notatkach Daisy, takie założenie znacznie ułatwiało sprawę, nawet jeśli uwzględniało się Wielkiego Księcia i Finch Browna. Alek tak właśnie zrobił, ponieważ obaj znajdowali się wysoko na jego liście podejrzanych o morderstwo, chociaż Daisy nie uważała ich za potencjalnych złodziei. Sąd najwyraźniej przyznał jej rację i odmówił wydania nakazu. Odmówił również w przypadku Grange'a, który nagłośnił całą sprawę, ale pozwolił przeszukać dom Randella. Alek dodał obu do listy, powołując się na to, że obaj mieli okazję. Zostawali więc cztery kuratorzy i młodszy asystent działu mineralogii. Zbyt wielu jak na jeden wieczór. Ponieważ Randell nie był podejrzany o morderstwo, Alek wysłał do niego sierżanta i posterunkowego z yardu. Postawiwszy na posterunku detektywa, inspektora Wood-Spoona, stojącego na czele grupy policjantów, którzy mieli przeszukać muzeum, Alek wyszedł z własną, niezbyt liczną eskort. Małą w liczbie, ale nie w wielkości. Z siedzącym obok niego na przodzie Tomem Tringiem oraz Piperem i Rossem z tyłu, Austin był mocno przeciążony. Alek miał tylko nadzieję, że podwozie nie ugnie się pod ich ciężarem. Zostawię waszej trójce przeszukanie domu, powiedział. Dziś wieczorem nie będę prowadził oficjalnych przesłuchań, ale chcę się trochę rozejrzeć, zobaczyć jak mieszkają. Tom, spróbuj pogadać ze służbą, żeby przełamać lody. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz później wrócić, żeby ich przycisnąć. Ernie, opracowałeś najlepszą trasę? Pan Mamery idzie na pierwszy ogień, szefie, w Wimbledonie. Niech pan jedzie przez Vauxhall Bridge, później pana pokieruję, jeśli będzie trzeba. Potem będzie Radlestone i Twickenham Ban, pan Steedman w Ealing i z powrotem do pana Vita w Mayfair. Wiesz, jak znaleźć te wszystkie budynki? Jasne, szefie. Powinieneś być taksówkarzem, powiedział z podziwem Ross. Bardzo dobrze, ale i tak obawiam się, że czeka nas długi wieczór, powiedział Alek, czując, że łapie wiatr w żagle. Później zatrzymamy się, żeby coś przekąsić. Jak twoje przeziębienie, Tom? Nie jest źle, szefie. Trochę jeszcze poskasuję.
Zrywanie podłóg i czołganie się po strychach zostawię młodzieży. I tak by się pan nie zmieścił na żadnym strychu, sierżancie, stwierdził Piper. Lepiej uważaj na to, co mówisz, bo każę ci się wspinać po kominach, zagroził łagodnym głosem Tom. I niech żaden z was nie waży mi się zrywać desek podłogowych, dopóki nie rzucę na nie okiem i nie stwierdzę, że wyglądają podejrzanie. Inaczej z własnej pensji pokryjcie koszty remontów. Nie chcę też, by ktokolwiek widział, że grzebaliście w ich rzeczach. Choć zwracał się do obu posterunkowych, jego słowa skierowane były do Rosa. Młody Piper wystarczająco długo pracował z Tomem Tringiem, by wiedzieć, czego sierżant oczekiwał. Tom wybrał dziś do pomocy Rosa, twierdząc, że szybko się uczy. Alek był pewny, że Ross szybko nauczył się jednej rzeczy. Zatajenia obecności Daisy na kilku przesłuchaniach. Z jej notatek wyraźnie wynikało, że doskonale wiedziała, kim byli podejrzani, a Alek jej o tym nie wspominał. Miał tylko nadzieję, że dzięki tej wiedzy będzie się trzymać od nich z daleka. O zmierzchu Alek zaparkował przed domem Septimusa Mamiery'ego. Nie była to jedna z tych rezydencji z kilkuhektarowym ogrodem ciągnącym się aż do błoni Wimbledonu, niegdyś ulubionej kryjówki bandytów. Była jednak spora. Zbudowana z czerwonej cegły, otoczona aurą bogactwa. Sądząc po wielkości frontowego ogrodu, oddzielonego od ulicy eleganckim żywopłotem z buku, dom prawdopodobnie zajmował ćwierć hektarową działkę. – O, rety! – powiedział ponurym głosem Ross, wyciągając długie nogi z ciasnego tylnego siedzenia Austina. – Przeszukanie tak ogromnego domu zajmie nam wieki. – Nie będzie tak źle – powiedział Piper, który miał już więcej doświadczenia. – Na pewno jest służba, a jak jest służba, to nie ma takiego miejsca, w którym nie wytknęliby swego nosa. Prawda, sierżancie? – Zgadza się, chłopcze. Zdaje się, że Mamiremu nie brakuje grosza, szefie. Choć Alek nie widział jeszcze oficjalnych sum, wątpiłby, by kurator z Muzeum Historii Naturalnej zarabiał dużo więcej niż inspektor naczelny z Policji Metropolitarnej. Sam odziedziczył dom po ojcu, kierowniku banku. Wyglądało na to, że Mamery pochodził z bogatej rodziny, co mogło oznaczać, że żył ponad stan, by zachować pozory. Ogród wydawał się zadbany. W widocznej części rosły głównie drzewa, a nie wymagające dużego nakładu pracy rabatki kwiatowe. Dom był w dobrym stanie. Na framugach okien i drzwi nie było widać odpadającej czy kruszącej się farby. W jednym z okien na parterze za zasłoniętymi zasłonami paliło się światło. Wesoła pokojówka w średnim wieku otworzyła im drzwi. Była dokładnie w typie kobiet, z którymi Tom Tring najlepiej się dogadywał. I choć był całkowicie oddany żonie, miał swoje sposoby na służące, które często okazywały się źródłem pożytecznych informacji. Oczy pokojówki zrobiły się okrągłe jak spotki, gdy Alek pokazał jej swoją legitymację. – Nie przyszedł pan chyba aresztować naszego pana? – jęknęła. – Nie, ale chciałbym z nim porozmawiać. Zostawił resztę w holu. Deptał jej po piętach, gdy ruszyła w kierunku drzwi w tylnej części budynku. Chciał zobaczyć reakcję Mamiery'ego na swoje przybycie. Niestety, kurator działu skamieniałości gadów był odwrócony w drugą stronę, a nad oparciem krzesła wystawała jedynie niestworna burza włosów. Siedział obok wesoło trzaskającego kominka, a na niewielkim stoliku przed nim rozłożona była szachownica. Jego przeciwnikiem był młody człowiek na wózku inwalidzkim. Pomimo blizny, czarnej opaski na oku i niezdrowo wyglądającej cery, okrągły układ kostny twarzy i niepasujący haczykowaty nos zdradzały bliskie pokrewieństwo. Syn Mamiery'ego nie miał prawej ręki. Kiedy odwrócił wózek, by spojrzeć na drzwi, Alek zauważył, że jego nogi kończyły się tuż nad kolanami. Musiał całkowicie odwrócić wózek, ponieważ jego głowa była nieruchomo przekrzywiona na prawe ramię. Ale stan młodego Mamiery'ego nie zmienił planów Aleka, by przeszukać dom. Poczuł się tylko jak prawdziwy drań. Miał też nadzieję, że udało mu się ukryć wstrząs. Mamery podskoczył na równe nogi. Wyglądał na zdenerwowanego, ale nie bardziej niż jakikolwiek inny człowiek, w którego domu nagle zjawia się policja. Wciąż był ubrany w ciemny garnitur z powyciąganymi kieszeniami, który nosił w pracy, kiedy nie miał na sobie laboratoryjnego fartucha. A czyżby nie miał pieniędzy na strój wieczorowy? Zastanawiał się Alek. A może nie przebierał się do kolacji, ponieważ jego syn miałby z tym trudności? W czym mogę panu pomóc, inspektorze? Zapytał zadziwiająco kulturalnie. Mógłbym pomówić z panem na osobności. O, my nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. To mój syn Andrew. Andy to inspektor naczelny detektyw Fletcher ze Scotland Yardu. Bardzo mi miło, panie Fletcher. Jego głos był zachrypnięty, pozbawiony tchu. Gaz musztardowy, domyślił się Alek. Ostre uderzenia atakujące tkanki prowadzące do gangreny. Choć jakimś cudem udało mu się nie oddychać zbyt głęboko, inaczej byłby martwy. Prawdopodobnie i tak długo nie pożyje. Dojdzie do tego, że zwyczajne przeziębienie skończy się zapaleniem płuc, śmiertelnym dla jego schorowanego ciała.
5 lat od zakończenia wojny. Musiał mieć dobrą opiekę, kosztowną opiekę. Młodzieniec posłał Alekowi krzywy uśmiech i wycharczał. Ojciec nie chce się przyznać, ale jest zachwycony pańską wizytą. Trzymam go w szachu. Alek podszedł do szachownicy i przyjrzał jej się uważnie. Nie miał czasu, by grać często. Ani tym bardziej na poważnie, choć nauczył Belindę podstawowych ruchów, ale widział, że Mamery był w tarapatach. Rzeczywiście, powiedział. Edy miał dobrego nauczyciela, powiedział z czułością Mamery, choć chyba nie powinienem tak mówić. Nie będę panu przeszkadzał w grze. Obawiam się jednak, że mam przy sobie nakaz rewizji i muszę prosić, by nie utrudniał pan moim ludziom wykonywania obowiązków. Mamery zacisnął usta, ale zamiast spodziewanego wybuchu powiedział łagodnie. Proszę bardzo. Moja córka jest na górze, ale mam nadzieję, że się nie przestraszy. Tom stał w drzwiach korytarza. Alek skinął do niego głową i odwrócił się w stronę salonu, kiedy Mamery zadał oczywiste pytanie. Szuka pan tych cholernych kamieni, co? O, przepraszam, kochanie, moja żona, inspektorze. W drzwiach prowadzących do pokoju dziennego stała kobieta. Wysoka, niemal o głowę wyższa od męża, ocenił Alek. I subtelna, w dobrze skrojonej, choć prostej granatowej sukience i perłach na szyi. Choć nie w modnym, długim do kolan naszyjniku. Skinęła do Aleka głową, patrząc ponad jego ramieniem prosto na syna. Niespięte ramiona nieco się rozluźniły, gdy Andrew posłał jej rozdzierający serce krzywy uśmiech i powiedział. Ale heca, mamo. Sprawiłem tacie niezłe lanie, a teraz jeszcze ten policyjny nalot. Ale heca, powtórzyła cierpko jego słowa. Kochanie, może inspektor chciałby się napić szere? I ja na pewno. Mamery przechylił pytająco głowę w stronę Aleka, który powiedział. I ja dziękuję. Żadnego picia na służbie, powiedział Andrew. Nie wiem, czy ty powinnaś, mamo. Bóg raczy wiedzieć, jak to wpłynie na te wykłady, nad którym pracujesz. Mama przygotowuje się do jesiennego semestru, panie Fletcher. Jest profesorem w Bradford College, ale pewnie już pan o tym wie. Nie wiedziałem, przyznał Alek. Zatem mieli podwójny dochód. Ma pan tam biurko? Zapytał, gdy Mamery zaniósł żonie szklaneczkę sherry. Celowo dotknęli się rękoma, zdradzając bliskie relacje. Nie ma pan nic przeciwko? Mamery wyraźnie poirytowany poruszył krzaczastymi brwiami. A mam wybór? Proszę, oto klucz. Odwrócił się. Poczekaj, Andy, zaraz się wymknę i cię zaszachuję. Nic, szefie. Poinformował go Tom Tring, gdy wrócili do samochodu. To znaczy, gdyby je podzielił i schował oddzielnie, moglibyśmy je przeoczyć. Ale pomyślałem, że powinniśmy znaleźć choć jeden kamień. Poza tym istnieje duże ryzyko, że znalazłby je ktoś inny. Zaglądałeś do pokoju córki? Tak, nie było takiego miejsca, w które ona lub służące by nie zajrzały. Miła młoda dama. Szykowała się do wyjścia z przyjaciółmi z koledżu. Jest studentką. Martwiła się, że nasza wizyta zdenerwuje jej brata. Powiedziałem jej, że nie wyglądał na szczególnie zdenerwowanego. Nie, szef, skręci tu w lewo, odezwał się z tylnego siedzenia Ernie Piper. Było już ciemno, a na przedmieściach znajdowało się niewiele latarni i były szeroko rozstawione. Przez kilka minut, kiedy Piper kierował ich krętymi uliczkami wokół błonia, Alex skoncentrował się na jeździe. Potem jego myśli wróciły do Mamerych. Biurko kuratora było wypełnione książkami i żurnalami o skamieniałościach gadów i zaczętą monografią. Ale papiery w szufladach wykazywały adekwatny dochód zarobków i kilku mniejszych inwestycji, nie ujawniając żadnych długów. Dom stanowił ich własność i nie był objęty hipoteką. Ostatni kwartalny wyciąg bankowy nie wskazywał na żadne nadzwyczajne wpłaty lub wypłaty. Dodatkowe wydatki obejmowały jedynie czesne za studia panny Mamery i pielęgniarkę, która opiekowała się Andrew na pół etatu w czasie roku akademickiego. Jednak wydatki te najwyraźniej nie nadwyrężały domowego budżetu. Alek znalazł za to plik broszurek i listów opisujących lekarstwo na uszkodzone gazem płuca. Pochodziły z Ameryki, ojczyzny medycznych cudów i szarlatanów, a cena za nie była astronomiczna. Na samym dole znajdował się list od doktora z Harley Street i profesora ze szkoły medycznej Guy, który bezlitośnie demaskował owo lekarstwo jako zwyczajne oszustwo. Kartka została podarta, a następnie wygładzona. Alek nie chciał nawet myśleć o emocjach, jakie musiała wzbudzić. Jednak Mamery zachował papiery. Czyżby wciąż miał nadzieję? Jeśli tak, klejnoty leżące w gablota w galerii mineralogii stanowiły nie lada pokusę, z którą trudno było walczyć. Alek nie spodziewał się, że opuścił Wimbledon pełen współczucia dla cholerycznego kuratora sekcji gadów. Pomyślał, że gniew, któremu mężczyzna dawał upust w pracy, wynikał z tego, że w domu musiał trzymać emocje na wodzy. A skupienie się na skomplikowanych szczegółach jego profesji stanowiło tymczasowy azyl przed koszmarnym stanem syna.
Myśli pan, odezwał się Tom, który rozmyślał nad czymś w ciszy, podczas gdy dwójka detektywów z tyłu cicho rozmawiała. Że oni wszyscy mogą być w to zamieszani, szefie. Chodzi mi o rodzinę, gdyby chodziło o dobro tego młodego człowieka. Ściszył głos, by posterunkowi go nie słyszeli. Możliwe. Czy inaczej prowadziłbyś swoje poszukiwania, gdybyś pomyślał o tym wcześniej? Może. Przyznał niechętnie Tom. Zapomnij o tym, powiedział Alek. Chyba, że znajdziemy dowód na to, że Mamer brał udział w morderstwie. Pojechał przez Richmond Bridge i Piper pokierował go do domu Radelstona.